Dzień dobry! Co będziemy robić dzisiaj? Kosimy też już. Kosimy już? Marcelin sobie całem, więc jedzie ze mną. Tak, jedziemy. Pa, pa. Pa, pa. Bułeczkę jemy. I kosimy. Tak? Awaria. Jakim cudem? A gdzie ten bolec teraz jest? Oto pytanie. To jest najgorsze. Gdzie on polac? Najgorsze, nie wiem gdzie bolec. Bolec się wypiął. Raczej tak zrobiło, żeby leciało z... Nie, już nie podniosę. Ale co turem? Nie może wyżej podnieść? Nie wiem, czego to padło. Bylica wywaliła zawleczkę. Wyrwała, zobacz. Dobrze, że śruba jest w tą stronę ustawiona. No dobrze, no ale... No ona dobra będzie. Cię większą. To jak podniesiemy? Nie wiem. O, to będzie grubsza jest. Można turem by było, ale to się nie szkodzi. Idź Bartek, wejdź do kabiny, spróbuj motowidła wysuwać, wsuwać powoli, tylko nie opuszczać. Grubszą jeszcze trzeba było, o tą grubszą. Ale ona nie wiem czy nie za długa będzie. Ale sprawdziłeś? Przecież ona będzie w sam raz. Ona będzie w sam raz. O! Jeszcze. Dobra, jeszcze. Je! Drugą! Dobrze! Jeszcze. Dobra! Weź pierw strasz. To jest strasz. Nie. Tu wejdzie, ale tam nie wejdzie, trzeba tą cięższą. A to tam tą. A tu by była z nakrętką? No tam z podkładką właśnie. No. Tak będzie dobrze. Z nakrętką, z podkładką. Z tamtej strony. Do góry jeszcze, powiedz mu. Jeszcze tak jak robił. Jeszcze. O, dobra, dobra. Nikt nie ruszał. Tą stronę nakrętka, jak się odkręci, to co? Za krótko. Za krótko, co? To jest to samo. Nie, dłuższa. Nie, ta sama. O, zwój dłuższa. Ta? Ja widzę, że ta sama. Tak by było. Złapie wkładkę, bo jak nie złapie, to się odkręci. Złapie na równo? Złapie. No to jak złapiecie to na jedną KL-kę, to leży. Nie. Trzymaj. A podkładki nie dawać? Nie. Ciekawe, czy to tak mogę mocno ścisnąć. Całkiem nie. Puść. Dobra, teraz trzymaj. Jest na równo? No to już... Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No już dobrze. Dobra, luz. A, jeszcze. Dobra. Już jest dobrze. Operacja skończyła. Ale gdzie ta śruba wypadła? No
poszła w ten, odkamieniać. Nie, śruba zrobiona tak jest, że wypadnie, to wyleci w tą stronę wszystko, zauważ. No jak bolec wypadł, to wypadł na zewnątrz, a nakręt A. Bolec wypadł na zewnątrz, raczej. No, a to przeleciała, przecież masz popuszczony ten. Ona będzie w zbiorniku. Myślisz? Sypać będę. Będzie pełny? No. Bo Bartek jedzie ze mną. Klucz jeszcze w razie czego w tym, w skrzynce, nie? Dobra. Bartek jedzie ze mną, żeby... Marcelinka, co ona tu narobiła? Czekaj, trzeba przegarnąć. Słuchaj, jeszcze się osypuje. Trochę za dużo, nie? Wysypało się dużo? 10 kg. Nie. Kurde, trochę poleciało. Ależ! Za dużo! Kurde, to nie wiem, czy nie będzie leciało. Ale ciężki jest. Prawie 19 ton było na tamtej przyczepie. Powoli tylko jedź. Może się trochę ułoży, chociaż łubin to się nie ułoży. Lipa, kamery zapomniałem. Dlaczego? Łojca zostawiłem. A co, chcesz kamerę? Kurwa, za dużo trochę nasypałem. To z dobroci. Z dobroci, z dobrego serca. Bartkowi dam pokosić. Kosi. Uczy się. Chcesz kosić? Wypierdziałeś się siedzenie? Mocniej. No, co, musisz. Po co mocniej?
No musisz na gardziel patrzeć, no i gaz. I tu będzie najlepiej sypał ze wszystkiego. No tak, na najgorszym piachu. No więcej. No nawet 6,5 możesz jechać spokojnie. Spokojnie, jedź. Szybciej. A ile może najwięcej sypać człowiek? 3 tony? 3 tony max chyba. Opuść trochę po to widła. Ale nie tak nisko, żeby nie wywalały. Musisz, o, to delikatnie. Ale czy coś po to widła dają przekupienie? No bo wypada, zobacz, to za rzadkie jest. Albo szybciej jechać trzeba. Nie wyłączaj tak nawigacji, zawsze do końca musi dojechać, wyłączasz. Czemu? No bo zobaczysz, że omijaki będziesz miał. Zjedziesz lekko 15-20 cm i będziesz miał. Gdzie ja przy końcu zjadę tyle centymetrów? Nie wiem, musisz równo. O, i teraz. Bo będzie źle się naprowadzała. Nie już Bartka, jak robić dzieci. A ty umiesz? Połówki są. Bo suchy jest za bardzo. Ale trzeba by było bębem przestalić w chuj tym. Ale to się to będzie połówki, to jak? To nic z tego nie będzie. A tam wniesie się za się. Ale my jeszcze na górze mamy łupinu chyba ze 500 kilo. Tego białego. No tylko na poplony. Jedź. Gdzie jak patrz, jak jest? Spokojnie, tu jedź 6 na godzinę. Tutaj jest suche. Bo to widła wyżej. One są wysunięte czy schowane? Schowane. Dobra, zatrzymaj się. Bęben trzeba było zwolnić, ale nie da rady już. Bo jest na pierwszym biegu, na drugim biegu, dobra. A tu ładny łowi, na tej szóstej klasie, najładniejszy, nie? Wieście 50 hektarów na nawigacji go skosiłem. W tym roku? No. Więcej, bo na początku nie czytało, później no, ile razy kosiłem bez tego malowania, a to jak maluję dopiero liczę. Gdzie on jedzie? Co? No dobra, przecież tutaj nie ma ściany zrobionej na nawigacji. To... A, bo to było w koło. Zostanie ci taki klin. To mogłeś mówić, żebym bez nawigacji nie jechał. Myślałem, że to zrobione jest na nawigacji. Czyli łupień się nie opłaca. Nie, coś tam na plus wyszło. Ta przyczepa jest zyskiem. Całego pola. No, ze wszystkich pól. To ile się ma hektarów do złożenia? Kto? Kombajn. Z 80? Dużo? No, jest, dużo. Tydzień koszenia? No. On dziennie zrobi 20? 20 dziennie, tak. 25 przy tych łupinach to robi spokojnie, nie? No bo dzisiaj 18 już zrobiła, a mamy 18 godzina, a późno wyjechaliśmy o 12. 3 hektary na godzinę. Średnio. Będziesz jechał kombajna do domu. Jechać mogę, ale nie sypać, bo jeszcze nie sypałem. Będą musieli mi zjechać. Eder do góry. I do rzeki. Pierwszy grzybek. Pierwszy grzybek wciskasz. Dobra, niech tam drugi chodzi jeszcze. Bo to widła na dół. Na sam dół. Tutaj do siebie.
to od siebie bierzesz. No, do siebie. Są. Są, już koniec. Dobra, teraz od razu go przeczyścimy. Wiatru dawaj tutaj do oporu. Ty nie wiedziałeś, że tu można strzelać? Dobra, zacznij. Teraz tak, szczelinę. To? No, na 3. Zacznij. Bęben. To? No, na 800. Dobra. Zacznij. Sita otwórz. Które to? Nie, no sita, o. Wszędzie na 20 daj. To są takie turbulencje jak biurka pralka. Zacznij. Co, wszystko? No jak się czyści. Tak zawsze robię i jest elegancko. Tu grzybek wyłącz, niech tak zostanie, jedziemy. Pod wysyp. Co, no ja mam sypać? No. Czemu ja? Na co? Mogłem sypać, gdy taty nie było, a nie teraz będę sypał. W którą stronę mam jechać? No jedź sam. Ja sypać nie potrafię. Jak ja dopiero trzecią godzinę koszę, a już sypać muszę. Ty się nauczysz. Nie, tu przytrzymaj, długo, aż jak piknie. O, już, dobra. I ona się będzie otwierać. Skąd mam wiedzieć, jak dokładnie podjeżdża? No tak, no, za daleko. Nie, za blisko, dobrze, dobrze, jedź, o tak, jedź cały czas. I na drugą, jedź. I na tył, tak będziesz, prawo trochę. Chyba za blisko jest trochę, ale dobra. Przecież to za blisko jest, trzeba cofnąć. No dobra, zobaczymy, no, no dobra. Ja widzę, nie. Na kamerze se zobacz. Nie, ona oszukuje. Ty oszukujesz mnie, bym wysypał. Dobra. Jeszcze, muszę wyprostować się, jak dobra, ja bym cofał. I zobaczymy. No dobra, zostaw, tak? Bądź co? Żółty, no, kliknij. Zobaczymy, czy dobrze leci. A ja to już leci na maksa? Nie. O, jest idealnie. No i nie kleci. Ale to już będzie coraz szybciej? Tak, zaraz się włączy. A jak co się stanie, jak mam się zatrzymać? 100? Trochę cofnij, bo uciekają nam pieniążki. No, od tej rury, dobra. No jak zapierdalają, nie? Lepiej jak trzeba. Ja. Zobacz, ile tam wylatuje. Od chuja. Weź cofnij jeszcze. Ale za jaki to jest ten? Jaki to masz pęd, dobra. Lepsze jest sypanie jak koszenie. To już koniec? No. To co to w ogóle to siebie jest? No jest dużo, szybko siebie i próbuję. Cały czas szybko. Gdzie mam wibrator włączyć? Tu. No? No dawaj, cały czas. Dobra, stop. I co, stop kliknąć? Nie, no. To czego to stało? I teraz zasuwę tutaj, aż się wyłączy całkiem. Jeszcze chodzi, widzisz? Ile żmijka chodzi? I teraz tym drugim przyciskiem od rury. Od rury. Tak, kliknij tylko. Dobra, ona się składać będzie. A do czego to? To stop, jakby się coś działo, to wyłączysz wszystko. Dobra, jedź do taty. Tam kluczyki są? Tu zbiornik zamykany jest. No ale... A ja nie dobra. Będę ściągał pusty tego headeru. No dobra, tam podjedź i odepnij, nie? Tylko wtedy jak podjedziesz, to zobacz. Dajesz tak, na żółw, blokada, wybija z biegu i blokada. Tu. No. Widzisz? Wybij z biegu, zawsze musi być wybite. Dobra, próbuję. Jedzie tata.
No i po robocie. Zobaczcie, jak to się od tej rury odbijało. Ile uciekało mi. Jożku. Wciul. Jedzie Maro. Co, ty będziesz jechał? Tak, jutro do Asi 14,5 hektara do korzyści. Dobra. Na 11.30. No. Dobra, macie to dmuchawę. Ale to po ostrożnie, bo tam dużo nasypane jednak na przedni. Nie wiem, teraz tu zawrócić i tam jechać, czy jechać tamtędy? Nie wiem właśnie. Tam jest czubata taka... A ile tam, 2 tony jest tam z tyłu? Dla więcej, ze 2,5. No to trzeba to wszystko... tego, stawiamy przyjść do siebie, nie? Do siebie może, czy do trochę tego? Połówek było, aby musiał zmieniać klepisko na koniec, bo suchy za mocno. No, ale 12% unie wilgoci teraz sprawdzali. Aha, no to 1,5 tony wyszło, więcej nie. No to u niej półtora to było na tym najgorszym, a teraz zobaczysz 2,5 i się zdziwisz. Widzisz, dzisiaj już tego nie można zawieźć, bo tam oni skończyli pracę. 5., 6. klasa najlepiej sypu łubin. A gdzie najlepsza ziemia, to najgorzej. A tutaj nie ma co talerzówki jeszcze puszczać. Czego? Jak to dopiero za za tydzień. Musi wzrosnąć ten łubin, co wysypany jest, o czym pogadam. To od razu trzeba wszystko lizać. No to, na co ty byś czekał? I co to będzie trzeba młynkować później, czy jak? No tak zawsze będą syfy. A u niej, kurde, czysty jak łza? No bo tu suchy bardzo. Do domu, a wy tam dmuchawa, poczyścić, pokurzyć się. I jutro jedziemy do niej. Powietrze nabiło. Proszę. Opór. Odmuchasz kombajn, bo kosiłeś. Nie. No jak to nie? Dobra. Ja się myłem. Dawaj. Dawaj no. Ciągnę się. Adaś mnie przywitał. Adaś chce? No przyjedzie się. Adaś. A weźmiesz go? No chodź. A to ty też musisz wejść. Wejdziem. Wejdziesz jakoś z nim? Tylko trzymaj. Uważaj. Uważaj. Tylko wyłącz klimę, nie? Wyłączona masz klimę? No. Łaszko. No! Gdzie ty jesteś? W kombajnie jesteś? Tak? Masz. Gdzie ty jesteś? Masz, Adasia? Co, klima jest zła? Nie, nie ma, nie? Klima.
włącznie, czy... Nie, ja mam tak delikatnie włączoną. Dobra. Co, Adaś? Jedziemy, tak? A, patrzy. Gdzie ty jedziesz? Adaś jedzie. Jezu, patrz jaki on pulpet, on pół kamery zajmuje. Jak on ogląda wszystko. Tak, o ciekawie, nie? O, patrz jak ciekawie go. Machaj, machaj siostrze. Twoja siostrzyczka tam jest. A wszyscy patrzą, wszyscy patrzą. O, tam Marcelinka. Stała z łęb morzem. Babcia mu pomachała, się patrzy, no. Się patrzy, gdzie ty jesteś? Gdzie ty? No pomachaj, mów mu, a na pewno pomacha. Mały Adaś! Fajny, nie? Fajny, no pas. 5,5 miesiąca ma. Mówi ci, ile waży? 11 kilo. Ile? 11 kilo. Nie, 10600 ważył. Ja nie wiem. Ale... Dobra mleczarnia ze to mnie. To po kupce. A ty przed kupką to 11 z hakiem. Nie? No bąbelku. Chyba. Jak poszło koszenie to. Ci? Tylko... Wszystko to, co chcieliście, skosiliście, nie? No, tylko bez zarobku. Trochę tam lekko zarobek jest. Ale za dużego nie ma. Na obiad będzie, no. No. O. I co masz? Tam, Adaśko? Fajnie było? Adaś. Adaś? 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 To chodzi. Dobra, weźmiesz go, co? Tak. Ja go wezmę. Czy babci go damy? Twoja mama umie otworzyć to? Daj, ja wezmę. Otwórz schody. Martynka wszystkie bułki zjadła, picia wypiła mi i trzy razy się zatrzymywaliśmy w trakcie koszenia, żeby siku zrobiła. Cały czas piła na umór. Ona, bo w ogóle ja się pytam, ty chciałaś jechać, ona mówi, że nie. Ona nie chciała ze mną jechać. Aha, no ona nie. Ona kosiła do wieczora. Tak, chciała zostać jeszcze. Ops. Trzymam. No. Oh. I samolot. Masz wszystko wziąłeś? No mocno zamknij. Mocno. Mój synek, nie? Uch.